Drodzy faceci, drodzy kandydaci na mężczyzn, drodzy kandydaci na wyjątkowych samców, którzy są kochani przez kobiety. Chcę wam powiedzieć, że zakochany facet stara się o kobietę. Stara się tą kobietę nie tylko zdobyć, bo jak kobietę zdobędzie, to jemu się wydaje, że jak już kobietę zdobył, to jest już jego. A jak już jest jego, to już się nie musi starać. Natomiast skoro się nie musi starać, to się przestaje ją starać i ona po pewnym czasie zauważa, że taki związek nie ma za dużego sensu. O ile jest mądra i to zauważy. Niektóre tego nie zauważają, ale przyjmujemy, że mamy do czynienia z mądrą kobietą. Wróćmy do sytuacji, kiedy facet, który się zakocha w kobiecie, stara się o tę kobietę. Robi wszystko, nie tylko żeby ją zdobyć, żeby ją rozkochać w sobie, ale żeby ją coraz bardziej rozkochać w sobie. Czyli taki facet podejmuje coraz większe, coraz trudniejsze, coraz droższe działania, żeby ta kobieta się w nim coraz bardziej rozkochiwała, rozkochiwała i rozkochiwała. Czyli coraz bardziej się stara, coraz bardziej się stara, coraz bardziej się stara, staje się idealnym facetem, czyli dochodzi do tego, że on staje się idealnym ideałem, bo robi wszystko dla tej kobiety, żeby ona była szczęśliwa. A skoro robi wszystko, żeby ona była szczęśliwa i staje się księciem z bajki, to tu powstaje taki paradoks. Niestety, w kontaktach z kobietami paradoksem to jest bardzo częsta rzecz. Taki facet staje się przewidywalny, gdyż ona może przewidzieć, że skoro to jest ich piąta rocznica znajomości lub piąta miesięcznica znajomości lub piąta tygodnica znajomości, to on przyniesie 5 identycznych kwiatków. I taki facet w miarę tego, jak się stara o kobietę, im bardziej ją kocha, tym staje się bardziej przewidywalny, oczywisty, czyli po prostu dla tej kobiety nudny. I paradoks polega na tym, że drodzy panowie, jeżeli się będziecie bardzo, bardzo starać o kobietę, będziecie robić wszystko, żeby zaspokoić ich potrzeby duchowe, fizyczne, intelektualne, to staniecie się przewidywalni, czyli po prostu nudni. I dlatego ważne jest, żeby być dla kobiety interesującym, czyli potrzeby intelektualne należy zaspokajać w ten sposób, żebyś był dla kobiety cały czas ciekawy, interesujący i nieprzewidywalny. Dlatego proponuję ci, abyś posłuchał dojrzałego człowieka, jakim ja jestem, i jeżeli chcesz rozkochać w sobie kobietę, to postaraj się, żeby ona zaczęła się o ciebie starać.